Niemcy, jak każdy kraj na świecie, mają prawo do obrony swoich interesów i do walki o swoje interesy. Nie chodzi o to, żebyśmy ich ciągle potrącali, że oni o te swoje interesy walczą, bo to jest naturalne. Chodzi o to, żebyśmy my potrafili swoje interesy reprezentować w sposób skuteczny. W traktacie dobrosąsiedzkim już jakby z góry były zawarte trzy problemy. Proszę zwrócić uwagę, że sam zapis o osobach pochodzenia polskiego w Niemczech implikuje to, że prędzej czy później musieli upomnieć się o swoje prawa ci, którzy są spadkobiercami mniejszości polskiej w Niemczech. Ta mniejszość nigdy nie wyparowała. Została zlikwidowana rok po rozpoczęciu wojny rozporządzeniem Göringa w 1940 roku. 2000 około polskich działaczy zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych, odebrano im cały majątek. Proszę Państwa, jeżeli nasi negocjatorzy przystali na zapis, obojętnie czym byli powodowani, jeżeli przystali na zapis, w którym tej mniejszości się nie znalazło, Niemcy, państwo prawa, opierający się na prawie, mają dzisiaj argument. Nie macie praw mniejszości, w związku z tym nie przysługuje wam to, co przysługuje mniejszościom narodowym w Niemczech, które zostały oficjalnie uznane. Sprawy majątkowe, które zostały także wyłączone z traktatu dobrosąsiedzkiego. Te sprawy majątkowe wróciły nam bumerangiem potem, ponieważ na tym tle członkowie Związków Wypędzonych utworzyli pruskie powiernictwo i nadali bieg sprawie. Gdyby to było wcześniej uzgodnione, nie byłoby tych problemów. A więc jakby te problemy zostały poniekąd zaprogramowane. W tym przypadku ja naprawdę nie winię, jeszcze raz to powtarzam, Niemców, że swoje interesy bronili, bo oni nie chcą być państwem wielonarodowym dla przykładu, więc są zainteresowani, żeby tych mniejszości było jak najmniej, możliwie jak najmniej. Ja potrafię zrozumieć ich interesy. Nie potrafię zrozumieć postawy naszych polityków, którzy nie byli na tyle konsekwentni i zdeterminowani, żeby te własne interesy w sposób oczywisty bronić. Proszę Państwa, no przyjaźń rodzi się w bólach. Nie da się ukryć, że kanclerz Kohl, biorąc pod uwagę właśnie interesy Niemiec, które są nieco odmienne od naszych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, po słynnej mszy pojednania w Krzyżowej, gdzie spotkał się z premierem Tadeuszem Mazowieckim, po tym słynnym uścisku, potrzebował aż 6 lat, żeby przyjechać, prawie 6, żeby przyjechać następny raz do Polski z odwiedzinami. W międzyczasie kursował między Bonn, bo wówczas rezydował w Bonn, a Moskwą. Proszę Państwa, przez ćwierćwiecze akredytacji parlamentarno-rządowej w Niemczech nie spotkałem niemieckiego polityka, który na wyjeździe podrywałby autorytet politykom własnego kraju lub własnego rządu. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło. Mój czas się kończy. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło, jaka kampania, powiedziałbym, prasowa przetoczyła się, medialna, przetoczyła się w Niemczech z udziałem naszych polityków w czasach świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Proszę Państwa, ja pamiętam jak dziś, jak grupa gejów z Polski przyjechała przed jego pierwszą wizytą na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, jak grupa gejów z Polski przyjechała protestować przed ambasadę polską i rozwinęła transparent, aż trudno w to uwierzyć, z napisem: nie wysyłajcie nas do gazu. Rzecz jasna, niemieccy fotoreporterzy natychmiast to sfotografowali. Proszę Państwa, po wystąpieniu w Uniwersytecie Humboldta nie było właściwie polityka niemieckiego, który by się nie podpisał pod tym, co mówił wówczas świętej pamięci prezydent. Co z tego? Wiadomo, że lepiej mieć do czynienia z partnerem słabszym niż z partnerem silniejszym. Więc trudno się dziwić, że żadnemu krajowi na świecie nie będzie na rękę to, że Polska na przykład będzie miała o wiele mocniejszą siłę głosu. Ale co się wydarzyło w czasach przyjacielstwa, serdecznego koleżeństwa premiera Leszka Millera i kanclerza Gerharda Schrödera? Jak pamiętamy, nawet gościł w mieszkaniu pan kanclerz u polskiego premiera. Otóż wydarzyło się to, że w tajemnicy została zmontowana rura na dnie Bałtyku. Pępowina gazowa, która połączyła Rosję z Niemcami. Czy na tym polegało koleżeństwo? Że z jednej strony panowie kopali sobie na użytek fotografów piłkę w Gelsenkirchen, a z drugiej strony wydarzało się w polityce to, co miało się wydarzać. Podrywanie autorytetu.
Proszę Państwa, Lech Wałęsa jest symbolem Solidarności i nim pozostanie. Jeśli w czasach prezydentury Lecha Kaczyńskiego udzielał wywiadu tygodnikowi Der Spiegel, w którym mówił, że wyrzucił Kaczyńskich z biura, bo to więcej psuli niż robili coś konstruktywnego, że, uwaga, prosił Niemców o wyrozumiałość dla tej ekipy rządzącej. Przyznam, że było mi naprawdę niesłychanie wstyd. Czy można mieć pretensje do Niemców, że oni nas lekceważą? Czy naprawdę możemy mieć pretensje, że ktoś nas lekceważy? Przecież to wszystko zależy od nas samych. To naprawdę zależy od tego, w jaki sposób jesteśmy merytorycznie przygotowani do dyskusji, czy nawzajem sobie nie podrywamy autorytetu, czy nie istnieje taka sytuacja, że świętej pamięci profesor Geremek, już nie będę mówił, no, o nieżyjących się nie mówi źle, ale ja pamiętam również jego wszystkie wywiady. Ja pamiętam również sytuację, kiedy mówiono o wielkim polskim antysemityzmie i homofobii, wówczas, gdy, choćby biorąc przykłady z innych krajów, już nawet nie wskazując na same Niemcy, to okazuje się, że u nas właściwie jest raj po prostu na ziemi, biorąc pod uwagę i wszystkie mniejszości narodowe, i wszystkie mniejszości seksualne i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, że zostało to zinstrumentalizowane i to my zostawiliśmy postawieni do kąta, niemalże jako współsprawcy Holokaustu. Niestety, jak wspomniałem, nie obyło się to przy udziale polskich polityków. Nie chciałbym, żeby istniały podziały polityczne w przypadku polskich partii, jeśli chodzi o nasze interesy, o interesy kraju reprezentowane na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, tych problemów naprawdę jest niewiele do przezwyciężenia. Pierwszy krok został teraz poczyniony, po raz pierwszy zaczęto mówić w ogóle, że jakaś mniejszość tam istniała, że należą się jakieś środki. Ja już nie wiem, ile ja wypisałem piór, że tak powiem, na ten temat. Wreszcie do tego doszło, że się o tym mówi. Małymi krokami posuwamy się do przodu. To wszystko się rzeczywiście normalizuje. Ja bym tylko prosił o jedno, żebyśmy tego nie demonizowali i żebyśmy potrafili pełnić przyszłą politykę pod trzema warunkami. Merytoryczne przygotowanie, bez poklepywactwa pustego, bez pustosłowia i bez uprzedzeń. Uchwała niemieckiego Bundestagu z ostatniego piątku, z 10 czerwca rodziła się w bólach, to bardzo dużych bólach. Projekt majowy miał jeszcze w swoich zapisach takie stwierdzenie jak obywatele polskiego pochodzenia. Dopiero reakcja polskiej prasy, reakcja polskich polityków, oczywiście pod naciskiem opinii publicznej. W tym najnowszym już, w tej uchwale z ostatniego piątku mamy zapis o ówczesnej mniejszości polskiej. I ta ówczesna mniejszość polska to jest dla mnie ta nadzieja, bo to, co było, a zostało rozwiązane, nie zniknęło. To jest nadal. I dlatego polska mniejszość w Niemczech była, jest i będzie. Widziałem projekt ustawy reprywatyzacyjnej tutaj polskiej. Mogę tylko tak powiedzieć, jeżeli ten projekt kiedykolwiek miałby wejść w życie, nawet po jakiejś innej takiej uszczuplonej wersji, gdyby strony się dogadały, to jego zapisy są niezgodne z prawem unijnym. I jeżeli ta sprawa stanie się ustawą w Polsce, to gwarantuję Państwu, że powrócimy do spraw majątkowych również w naszych wzajemnych polsko-niemieckich stosunkach. I tutaj nie pomoże nam żaden Strasburg. Tutaj będziemy musieli walczyć na forum unijnym, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, w sądach poszczególnych państw członkowskich. I ta batalia nie jest nam potrzebna. Rozwiążmy ten trudny temat teraz. Usiądźmy do wspólnych rozmów i to jest jeden z tematów, który jeszcze powinien zostać rozwiązany. Dziękuję bardzo. Trzeba pamiętać, że traktat, każdy traktat ma dwie części. Ma ducha swojego, tak, i ma literę. Otóż zaczynało się nieźle, dlatego że zgodnie z duchem tego traktatu, tam nie było takich zapisów, Republika Federalna w 90-tych latach jednoznacznie poparła polskie członkostwo w NATO.
To było dla nas wtedy bardzo ważne, fundamentalne, można powiedzieć, dla polityki polskiej. Nie przypadkiem w tej sprawie w Polsce osiągnęliśmy konsensus międzypartyjny, co nam się rzadko zdarza. I to się stało. I jesteśmy wdzięczni Niemcom za poparcie naszego członkostwa w sojuszu, właśnie wynikające z ducha tego traktatu. Stosunki między Polską i Niemcami to są stosunki między sąsiadami, między naszymi narodami, które mieszkały obok siebie, mieszkają obok siebie i będą zawsze mieszkały obok siebie. To musi być również zrozumienie, że dla doraźnych korzyści tej jednej czy drugiej strony nie warto rujnować z takim trudem przywracanego wzajemnego zaufania, bo o zaufanie jest bardzo trudno. Taką jednostronną decyzją, polityczną decyzją, było zaangażowanie się niemieckiego rządu w budowę gazociągu Nord Stream. Poparli inwestycję wymarzoną w Moskwie, wiedząc oczywiście, co czynią. Posłali byłego kanclerza Gerharda Schrödera do zarządu tej nowej spółki. Przekonali największą spółkę gazowo-energetyczną w Republice Federalnej, E.ON Rurgas, do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu w sytuacji, kiedy wszelkie argumentacje oparte na analizie rynkowej, gospodarczej wskazywały, że to jest przedsięwzięcie bez sensu. Nie przeprowadzono żadnych w początkowym etapie czy przed podjęciem decyzji żadnych konsultacji z krajami leżącymi nad Morzem Bałtyckim. Podjęto tę decyzję bilateralnie między Rosją i Niemcami. Niemcy wykazały w tym momencie niezwykle daleko idące lekceważenie wobec sąsiadów. Być może w całej tej historii to jest najważniejsze. Ta rura będzie pomnikiem niemieckiej arogancji nad Bałtykiem. Zapisy traktatowe, litera traktatów nie zostały przy tym złamane. Podważony został duch traktatów. W tym, co przeczytałem w tych fragmentach, nie ma nic o tym, nie ma żadnego nakazu dla żadnej ze stron, żeby konsultować tego rodzaju konkretną inwestycję. Tym niemniej, niezrobienie tego jest sprzeczne z duchem tego zapisu. Duch solidarności, duch fair play w polityce, duch czystej polityki, to jest to, o co warto zabiegać i to jest to, na czym naprawdę buduje się wielopokoleniowe współdziałanie między narodami. Propozycje przyłączenia się do korzystania z Nord Streamu, to z punktu widzenia niemieckiego jest czysta hipokryzja. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że wszyscy w Berlinie wiedzą, i nie tylko w Berlinie, że każda dodatkowa ilość rosyjskiego gazu w Polsce to jest umacnianie tej gazowej kurtyny, która dzieli wschodnią i zachodnią Europę wzdłuż Odry i Nysy. W związku z tym działanie na rzecz umocnienia tej istniejącej ciągle granicy, tego spadku po tym, co było przed 20 laty, jest działaniem na szkodę Polski. I wiedzą Niemcy, że ci z nas w Warszawie, którzy uświadamiają sobie, co jest w polskim interesie strategicznym, nigdy tego nie podejmą.